Hejka, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was z pokoju Maksia, gdzie już, zobaczcie, zniknęły ozdoby halloweenowe. Przygotowujemy się na, zaraz niedługo, stawianie ozdób świątecznych. Tutaj dzisiaj sprzątaliśmy zabawki, wielu zabawek się pozbyliśmy, wiele zabawek odłożyliśmy naszemu Olusiowi. Tu jeszcze troszeczkę zostało dyń, ale też puzzle, pucia, jakieś książeczki, wszystko poszło dla Olusia. Dużo zabawek było poniszczonych, z których Maksio wyrósł. Tak samo zostały po prostu wyrzucone. I naprawdę dużo miejsca się zrobiło, ale ja nie o tym. Przy okazji, żebym tu miała może lepsze światło, pokażę Wam mój po prostu must have, jeżeli chodzi o pranie. Dlaczego o tym mówię? To tylko zwykły płyn do płukania, ale nie, to nie tylko zwykły płyn do płukania, jak dla większości mogło się zdawać, ponieważ ten płyn sprawia, że moje pranie jest po prostu, no pachnie najpiękniej na świecie, dla mnie. Wszystkie inne płyny, które testuję sobie, bo na przykład akurat tego nie mam gdzie kupić, albo tam jakieś inne przyczyny właśnie mają miejsce, że nie kupię po prostu go, tego konkretnego, zapamiętajcie, właśnie Lenora, to słuchajcie, no nie, no to pranie po prostu, to pranie po wysuszeniu, ręczniki szczególnie, potrafi śmierdzieć takim przepalonym, przegrzanym ręcznikiem. Tak jakby ten płyn, który wlałam do prania, który notabene od razu po praniu pachnie podczas przekładania z pralki do suszarki, jakby go nie było. A ten to jest po prostu game changer, to jest idealny płyn do takiego użytku codziennego, żeby mieć zawsze pięknie pachnące pranko. Ja wiem, że te ręczniki na przykład po tamtym praniu są czyste, po tamtym suszeniu, po tamtym płynie, ale one nie pachną praktycznie wcale, wręcz czuć to takie taki ciepły ręcznik, tak wiecie, no wiecie, może jak macie suszarkę, to zauważyłyście nieraz, mówię do dziewczyn głównie, bo głównie dziewczyny pewnie suszą, jeżeli chłopaki suszą, to przepraszam, ale no naprawdę ten płyn jest najlepszy, to jest najlepszy płyn do płukania i Wam serdecznie go polecam. Dzień dobry. Ja Ci przyniosłem Pepsi kubek. Pepsi kubek? Dziękuję tak, bardzo. Ten z dynami. Z dynami? Dziękuję bardzo. Ten ale gdzie, na górę? Nie tu, na dole. Dobrze. W łazience. Dziękuję, myszko. Powiem Wam, Maksio zdradził moją tajemnicę. Dziś wieczorkiem zachciało mi się tak Pepsi okrutnie. Zjadam bardzo dzisiaj mało i wcale mi się nie chce jeść. Trzymają mnie po prostu sprzed 2 dni te burgery jakoś tak, ta buła mnie tak nadeła. Ja naprawdę chcę mi się bardzo pić i czuję, że muszę tak, wiecie, po tej Pepsi, oczywiście Pepsi Zero, bez cukru, będzie to być może możliwe wreszcie. Ale naprawdę potrzebuję tego, potrzebuję tego. A Wy widzicie moje nowe paznokcie. Ach, pokażę Wam, dobra. Ale wiecie dlaczego? Tamte jeszcze by były i jeszcze by się trzymały, tylko że moja cierpliwość po prostu tutaj wygrała. Cierpliwość. Moja cierpliwość przegrała, moja niecierpliwość wygrała. Ja nie mogłam się doczekać zobaczyć, co jest pod spodem, jak moje paznokcie, wiecie jaką miałam historię, wyglądają pod spodem, jak są zniszczone, czy nie są zniszczone, jak tam się mają. I słuchajcie, zdjęłam je. Jak się zdejmuje te paznokcie? Może od razu powiem, może dobrze zrobiłam, bo komuś to rozjaśni sytuację. Naprawdę, obiecuję, że one by się jeszcze trzymały i trzymały, bo schodziły bardzo ciężko. Musiałam je troszeczkę wymoczyć w acetonie. To znaczy, wzięłam wacik, taki ten bezpyłowy, gazik, wacik, zwał jak zwał. Nasączyłam w takim dedykowanym neonail właśnie acetonie do zmywania, do rozpuszczania tego lakieru. I owinęłam folią aluminiową każdy paznokieć. Po 5 minutach, gdy zdjęłam to moje sreberko z wacikiem nasączonym, lakier, cały ten płatek, który przykleiłam, schodził bez szwanku i paznokcie są niezniszczone. Więc może i dobrze, że wykonałam to w ramach testu wszystkim to, wszystkim ciekawym tych paznokci, wyjaśni to sytuację, czy może zaryzykować, kupić sobie, czy nie, i uważam, że naprawdę warto. Poza tym uważam, że tamten kolor był najpiękniejszy, po prostu najpiękniejszy, nieważne czy jesień, czy zima. Przepiękny był to bordo i na pewno do niego wrócę. Ten jest taki sobie. Maksiu, jak Ci się podoba ten kolor?
Bo to mi się nie podoba. Po prostu to mi się nie podoba. Panterka, tak? Tak. Ładne są. Tamte były ładniejsze, prawda? A podoba się twój czysty pokój? Zamiast w tym liniowym kubku, to nalał ci... Do szklanki. Nie. A bo ja piję Pepsi, wy, powiedz wszystkim. Kie? Kieliszku. Przepraszam, następnym razem. Powiem wam, że ja lubię pić Pepsi w kieliszku po winie, takim od wina czerwonego. Naprawdę bardzo lubię. Jeszcze z kostką lodu mam taki vibe. Party vibe. Tak ja ci zalał na dużo. Dużo mi nalał? Prawie cały. Cały ten wielki kieliszek? Nie, cały, prawie. Okej. Okay. A wy lubicie pić napoje w kieliszku? Bo ja wiem, że na przykład moja Aga też lubi pić wodę z cytryną w kieliszku. Bardzo dużo osób znam, kobiety głównie, które właśnie piją czy jakąś lemoniadę, czy jakąś zieloną herbatę, czy właśnie napoje gazowane, słodkie, z lodem. Takie wiecie, solo, bez niczego mocniejszego w kieliszku, bo to jest po prostu takie... że tak powiem, przyjemność picia. Dobra, dosyć tych ścian, tych paznokci, tego wszystkiego już wam napokazywałam. Co to było? Giorgio? Giorgio. Pajączka się schowałam, bo on ci się warla jak śpisz, a zostawiłam tylko Dinusia twojego. Ale no jak chcesz to połóż, tylko że jutro pamiętaj, że jak wstaniesz, to co zrobisz? Mam wyciągnąć kołdrę. Kołdrę masz wyciągnąć i poduszki i... Mama będzie co? Prała. I właśnie cieszę się, że przyszedł mi ten płyn. Przyniósł mój mąż, bo będzie przepięknie pachniało. Uwielbiam. Polecam jeszcze raz. No i polecam te paznokcie. Już wiemy co i jak. Po 8 dniach zdjęłam. Prawie po 9. No koniec tam. O, już długo, kochanie. Prawie po 9 i nic tam się nie dzieje. Żadnych tam stanów niepokojących nie było. I trzymało się naprawdę jeszcze bardzo mocno. Dobra, więc polecam. Polecam. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You. Said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Don't be gentle. Gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Chciałam wam pokazać jeszcze w tym vlogu zmiany w naszym przedpokoju. Zmianami pierwszymi są gałeczki. Gałeczki takie jak były, minimalistyczne, drobniutkie, tyle że w kolorze czarnym zamówiłam w Ikei. Dlaczego? Dlatego, że zamówiłam i w ogóle upierniczyłam sobie w głowie taką tutaj półeczkę. Ta półeczka jest
Z jakiejś strony powiem Wam, że ciężko mi w ogóle było to spamiętać. Z jakiejś strony takiej niemieckiej. Podlinkuję Wam ją. I ona była z trzema tutaj szufladami. Tyle, że my sobie zdecydowaliśmy, że właśnie sobie wyjmiemy tą jedną szufladę i będzie tutaj taka półeczka. Ta szafka przyszła do mnie w takim stanie, powiem Wam, nie była droga, ona kosztowała 200 zł. No, ale jest też mała, prawda? Nie jest to jakiś bydlak. Ale przyszła gdzieś tam, tutaj zarysowana, tutaj gdzieś tam. No, byłam zła, ale przypomniałam sobie, że przecież co? Że przecież ja mam farbę czarną. Więc ją od razu, zanim Jacek jeszcze przyjechał i zobaczył ten dramat, pomalowałam właśnie na czarno moją ukochaną farbą. Tutaj też, one są takie w ogóle nie na szynkach. Mogę jeszcze zetrzeć. O! Tylko takie wsuwane, ale ja tu chciałam mieć po prostu półkę. Na tych szufladkach mi to nie zależy. Jak widzicie, one są tutaj niedomalowane, bo takie były, tu mi nie zależy, ale tą półeczkę już pomalowałam, żeby właśnie była taka w środku ładniutka. I były do tego takie malutkie srebrne gałki, brzydkie, więc zamówiłam, jak już wiedziałam, że to idzie, że chcę mieć tutaj wszędzie takie same gałeczki, zamówiłam właśnie również tam czarne. No i na tej półeczce na razie mam tylko dyńkę i dyfuzor zapachowy. Nie miałam, przyznałam, wcześniej przed weekendem czasu w ogóle tego tutaj myśleć, co tu ma być. Miałam mnóstwo pracy, mnóstwo zajęć, więc postawiłam na szybko dyfuzor i właśnie tą dyńkę. Czytam o tym już wiadomość od pani... wychowawczyni mojego dziecka. Także dyfuzor zamówiłam ze strony francuskie perfumy. Jest to taki naprawdę ładny, prosty design. Zobaczcie. Widzicie. Możecie sobie wybrać, jaki chcecie kolor pojemnika, jaki chcecie kolor nakrętki. Tutaj już jest dowolność. Możecie sobie skomponować, że tak powiem, pod własne potrzeby, własny design tego, tych patyczków, tego dyfuzora. Ja tutaj akurat brałam czerń i jest to odpowiednik Dior Sauvage, bo jego męża, perfum, które bardzo, bardzo lubię i naprawdę pięknie pachnie, jak się wejdzie do tego pomieszczenia. Nie ryzykowałam tu z jakimiś hiper drogimi dyfuzorami. Ten kosztował 49,90, bo stwierdziłam, że tu jest tak małe pomieszczenie, jak zamkniemy nawet drzwi, jak się później je otworzy, słuchajcie, to tutaj pachnie przeobłędnie tymi perfumami. To jest naprawdę małe pomieszczonko tutaj, o, no widzicie. Ciup. Więc naprawdę mocno pachnie. Co jeszcze zrobiłam? Tutaj mam taką, jak to się nazywa? No, sterownik do ogrzewania podłogowego. Tu możecie sobie ustawiać, wiecie, temperaturę, tryb letni, zimowy i tak dalej. I jego również Jacek mi tutaj zdjął. To małe ustrojstwo zdjął i ja je pomalowałam na czarno, żeby tutaj pasowało. Więc tak to teraz wygląda z jakby od wejścia. W ogóle tutaj w tym telefonie, jak ja tak trzymam, to ona wygląda krzywo. Ona wisi prosto, gwarantuję. Jest taka półeczka. Brakowało mi tego, żebym właśnie mogła położyć sobie jakiś zapach, może jakąś dekorację świąteczną, jak będzie właśnie okres świąteczny. I teraz wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda, aż weszłam w drzwi, a tam ramka z takim lustrzano-czarnym. Lustrzana ramka z czarnymi tutaj elementami, więc też jakby wszystko tutaj pasuje. Bardzo ładna ta półeczka, powiem Wam, że się przyzwyczaiłam. Obawiałam się, że może, nie wiem, będziemy, wiecie, po wyjściu tutaj pokój jakoś zahaczać czy coś, ale ja ją, zanim ją zamówiłam, to wymierzyłam wszystko. Ona tutaj ma tylko 15 cm szerokości, tutaj 10, cała ma chyba 93 cm. Były też podwójne, krótsze, jakby kogoś to obchodziło. Aczkolwiek, no mówię, wymierzyłam sobie tutaj, że ona tu będzie jakby idealnie się mieścić i też nie haczyć tutaj bardzo o skórę, o rękę, bo to głównie, wiecie, ręką można byłoby przydzwonić. Jakby wysyłała więcej, pewnie bym jej nie kupiła, bo by była za szeroka, ale taka jest naprawdę, powiedziałabym, idealna. Idealna tutaj, mała, czarna i fajnie to wszystko tutaj wygląda.
Dyfuzor póki co naprawdę bardzo ładnie pachnie, polecam do takich małych pomieszczeń, do takich niewielkich pomieszczeń, jak właśnie na przykład przedpokój, czy łazienka, czy mała sypialnia, bo myślę, że tutaj nie wiem, czy to by zdało w dużym pokoju, czy w salonie u mnie w ogóle, na pewno by tak to nie było odczuwalne, ale do takich małych pomieszczeń takie dyfuzory naprawdę fajne. No i myślę, że te czarne gałeczki też lepiej pasują, tym bardziej, że tu jest po prostu lustro też w czarnej ramie, takiej metalowej, więc ja wiem, piszecie czarne, wszystko, dobre to. Ja tu mieszkam, nie? Jest dobrze. Także uważam, że wyszło ładnie i co? I tym akcentem się z Wami żegnam, lecę dalej do pracy. Ściskam Was mocno, bo mamy naprawdę iście listopadową już pogodę, taką szaro-burą. Wiem, że wiele osób z Was czuje się wtedy źle, więc słuchajcie, święta się zbliżają, nie ma co się załamywać pogodą, podłamywać. Tak ma być. Przyjmijmy to, jakie to wszystko jest właśnie w taki sposób, wiecie, prosto do siebie, szczerze, ciepło, bo czeka nas teraz naprawdę piękny czas. Trzymajcie się, do zobaczenia.